Pani marszałkini, spokojnie, szanowni państwo, bez emocji. To głosowanie o niczym nie decyduje, nic nie znaczy. Polska konstytucja mówi wyraźnie, rząd, który nie uzyskał absolutorium, może sobie rządzić dalej, pokazując nam, posłom i całemu społeczeństwu figę. Zresztą to głosowanie jest mniej ważne niż jakikolwiek sondaż uliczny. Dlatego, że tam przynajmniej ludzie wypowiadają się swobodnie. A tutaj za naciśnięcie czerwonego guzika można dostać czerwoną kartkę. Prawda, panie przewodniczący? Więc może chociaż tyle, panie premierze. Czy jest pan gotów tutaj, z tej mównicy, wobec nas posłów i całego społeczeństwa zadeklarować, że jeżeli ten rząd nie uzyska absolutorium, pan poda rząd do dymisji. Wtedy to głosowanie będzie miało sens. Jakiś sens. Dziękuję.